Drodzy Państwo, witamy serdecznie prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mieczysława Golbę. Senator Mieczysław Golba, wpływowy prawicowy polityk na Podkarpaciu i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co to za człowiek? Kim jest? Jak ktoś stanie na jego drodze, to jak mówią, jak ktoś nie zmiecie, to go zmiecie. Prowadził interesy z Lasami Państwowymi i Służbą Więzienną. Zna wiele osób w prokuraturze i we władzach samorządowych. Był pan solą wokół dla niego? Pewnie tak, bo tyle co złego mi zrobił, mnie, mojej rodzinie, a przez to i gminie, to naprawdę. Wtedy, kiedy był jeszcze pan wójtem, ile razy było pana CBA, CBŚ, policja? No nie potrafię odpowiedzieć, ale nie były to wizyty jednostkowe. Jak rządy tzw. dobrej zmiany pomogły politykowi suwerennej Polski w jego prywatnych interesach? Ludzie się boją, bo wiedzą, z kim się przyjaźni, z kim się bawi. Z rozmówcami, z którymi rozmawiam, no to mówią wprost, że pan wykorzystywał prokuraturę do swoich celów. Wie pan, jakiś pan wymyśla różne rzeczy, nie, czegoś takiego nigdy nie było. No mogą mówić, że na księżyc latam, że mam mafię, że nie wiadomo, czym handlujemy. Oto historia spektakularnej, biznesowo-politycznej kariery. Złote strzały senatora Golby. Witam bardzo gorąco człowieka związanego z tą miejscowością, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mieczysława Golbę, wiceprezesa PZPN-u wraz z małżonką. Mieczysław Golba urodził się w niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu, w Wiązownicy. Jako młody mężczyzna niedługo po ukończeniu szkoły zawodowej o profilu malarz wyjechał do Francji. Po kilku latach wrócił do rodzinnej miejscowości z zasobnym portfelem. Zakupił grunty wraz z budynkami po upadającej spółdzielni kółek rolniczych i założył zakład stolarski. Z biznesu szybko przeszedł do polityki. Jego karierze od lat przygląda się jedna z mieszkanek jego rodzinnej miejscowości. Rozmawiam z różnymi ludźmi i wszyscy albo nie chcą, albo proszą o anonimowość. To kim jest w takim razie senator Golba? Ludzie się boją, bo wiedzą, z kim się przyjaźni, z kim się bawi. Samochodów całe, podwórko i na drodze. W tym domu rodzinnym dość często bawią ludzie z jego kręgów. A to pan Ziobro, a to pan Wójcik, tak. Czyli ludzie widzą, kim się otacza, tak? Widzą, kim się otacza i dlatego stąd ten strach, stąd te obawy. Zanim Mieczysław Golba trafił do parlamentu, jego firma stała się prężnie działającym przedsiębiorstwem i największym pracodawcą w okolicy. Lokalny klub sportowy zmienił nawet swoją nazwę, dodając do niej nazwę firmy polityka. To stało się też swoistego rodzaju trampoliną do politycznej kariery Mieczysława Golby, tyle że za promocją przedsiębiorstwa nie szły do klubu prawie żadne pieniądze. Jak przyszedłem na wójta, zobaczyłem, że tak naprawdę gmina ponosi lwią część wydatków, albo prawie 100% wydatków, a ktoś się lansuje, że to jego klub i jego sukces. No niestety, po prostu powiedziałem, że na to nie pozwolę. Nowy wójt Wiązownicy, Marian Ryznar, przywrócił starą nazwę klubu. Postawił także tamę innym żądaniom i oczekiwaniom Mieczysława Golby. Nie godził się m.in. na sprzedaż działek gminnych sąsiadujących z firmą senatora za ułamek ich wartości. Odmówił także umorzenia firmie polityka podatków od nieruchomości. Powodów do napięć i konfliktów, jak przyznaje wójt Ryznar, było wiele. Był pan solą wokół dla niego? Pewnie tak, bo tyle co złego mi zrobił, mnie, mojej rodzinie, a przez to i gminie, to naprawdę. Według wójta senator nie przebierał w środkach, aby mu zaszkodzić. Miał posunąć się nawet do tego, że namawiał ludzi, by nagrywali skonfliktowanego z nim wójta. Na początku nagrywający mój sekretarz się przyznał, za 3 dni płakał, że nie. Fakt jest faktem, że ten dyktafon gdzieś mu tam wypadł, że któryś z pracowników znalazł i były tam nagrania. Mojej osoby, pracowników. Albert też pana nagrywał. I to nawet w toalecie, wie pan, później przy tym słynnym silniku.